jestem chłopakiem z Nowej Huty. Tu na osiedlu stalowym mieszkałem, a urodziłem się w Żeromskim. Jako uczeń szkoły podstawowej zapisałem się tu na sekcję judo. Trenerem był pan Kęsek. Tutaj zaczęła się przygoda ze sztukami walki, która trwa do tej pory. Zaprowadziła mnie do naszych wojsk społeczno-desantowych w Krakowie, z dumą nosząc czerwony beret, ale również do Biura Ochrony Rządu, gdzie później byłem szkoleniowcem, szkoliłem naszych kolegów do interwencji, jak zadziałać w momencie, kiedy ktoś zaatakuje VIP-a, ale nie tylko. W Biurze Ochrony Rządu brałem udział w wielu operacjach ochronnych, m.in. z Ojcem Świętym, z Bushem, z Clintonem. Jeszcze do tego możemy dodać, że brałem udział w wielu misjach, które Biuro Ochrony Rządu wykonywało na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chłopak z Nowej Huty trafia do Biura Ochrony Rządu. Biuro Ochrony Rządu, jak do tej pory wszystkim się kojarzyło, to instytucja, gdzie ochrania VIP-ów, gania w garniturach, w limuzynach. Tak, jest to część tej pracy, ale nie wiem, czy wiecie, że Biuro Ochrony Rządu też zabezpieczało ambasady polskie w strefach wojny, m.in. Irak, Afganistan. Będąc w ochronie takiej ambasady w Iraku, miałem okazję przeżyć akcję, o której jest bardzo mało mowa nawet w internecie. Chodzi o obronę ambasady. 3 dni po przylocie do Iraku, do Bagdadu, gdzie była polska ambasada, mieliśmy wzmocnić tą placówkę, bo mieliśmy sygnały, że mogą nastąpić ataki. Była tam w tej ambasadzie takie małe patio. Siadaliśmy tam wieczorami, straszny gorąc. Opowiadaliśmy to, co możemy tu przeżyć, co się może zdarzyć. Nad głowami non-stop latały śmigłowce amerykańskie, bo był to czas Faludży, gdzie Amerykanie próbowali zdobyć Faludżę. Jednym z takich sportów, możemy to powiedzieć, albo zabawą, bo jeżeli padały jakieś strzały w okolicy, to staraliśmy się określić odległości. I pewnego dnia padł jeden strzał, drugi, seria i określamy 100 metrów bliżej i pewnie w pewnym momencie kolega krzyczy, słuchajcie, to nie odległość, tylko oni walą do nas. I faktycznie okazało się, że ambasada została zaatakowana z dwóch stron. No muszę wam się przyznać, trochę nieregulaminowo, ale w spodenkach sportowych, pod koszulce tylko chwyciłem karabin, kamizelkę, hełm i poleciałem z kolegami w kierunku wcześniej ustalonym. Okazało się, że faktycznie straż zewnętrzna iracka została ostrzelana z dwóch kierunków i nasza ambasada. Razem z kolegami zajęliśmy stanowiska, kolega wyskoczył na zewnątrz i ja za nim. Czy dobrze, czy źle, trudno teraz ocenić. W każdym razie wzorcowo zdobywaliśmy ulicę od szykany do szykany, chyląc się ponad kulami. Ciekawa, w tej chwili możemy się z tego śmiać, ale była sytuacja taka, że wygasiliśmy całe światło na ulicy, żeby nie było nas widać. I w momencie, kiedy przekraczałem tą ulicę, ktoś zapalił światło. Słuchajcie, no stałem jak na scenie, oświetlony ze wszystkich stron, a nad głowami latają kule. Idealny pad w przód, schowanie się za szkaną. Myślę, że jakby to ktoś to wtedy nagrał, to mogło być to pokazywane w tej chwili w niejednej Akademii Wojskowej. Skończyło się szczęśliwe. Obroniliśmy ambasadę, nikt z nas nie był ranny, nikt nie zginął. Ciekawą sytuację i przygodę przeżyliśmy w ochronie byłego już prezydenta Clintona, kiedy przybył do Polski. Wylądował na Okęciu i mieliśmy pojechać do hotelu Sobieski. W trakcie przywitania padła komenda, decyzja, że były prezydent Stanów Zjednoczonych chce pojechać na Starówkę Warszawską na pierogi. Zaskoczyło nas to wszystkich, ale oczywiście zmienność decyzji świadczy o dobrym dowodzeniu. Wsiedliśmy w samochody, kolumnę i przegrupowaliśmy się na Starówkę Warszawską. Co nas zaskoczyło, że w momencie, kiedy przyjechaliśmy, już był tłum dziennikarzy, czyli co? Wszyscy nas podsłuchiwali. Ale okej, taka robota. W pewnym momencie, kiedy pan prezydent Clinton wyszedł z pierogarni zadowolony i szedł w kierunku małego rynku, nagle stało się zamieszanie i w jego kierunku coś poleciało. Ja oczywiście byłem w bezpośredniej ochronie i posiadałem duży parasol, do którego wszyscy się dziwili. Piękna, słoneczna pogoda. Po co nam ten parasol? Błyskawicznie otworzyłem ten parasol, zasłoniłem pana prezydenta. Od rzeczy, które leciały, okazało się, że to były jajka. 2 jajka przyjął kolega na kamizelkę. Jeżeli byłyby to granaty czy coś niebezpiecznego, mogło być dużo gorzej. Będąc już w hotelu Sobieski,
zostawiliśmy cały sprzęt, poszliśmy na górę do apartamentów, parasol zniknął. Po 2-3 godzinach znalazł się. Doszliśmy do wniosku, że prawdopodobnie Amerykanie go wyjęli, sprawdzili, rozebrali, co to za cudo taktyczne posiadamy do ochrony prezydenta, a był to po prostu zwykły parasol. Po zakończeniu służby przez męża postanowiliśmy wykorzystać jego doświadczenie, umiejętności z zakresu samoobrony, taktyki, technik interwencji, strzelectwa, ochrony osobistej, wielu innych specjalności i stworzyliśmy wspólnie Centrum Edukacji o Bezpieczeństwie oraz Ośrodek Kształcenia, w ramach których edukujemy m.in. z bezpieczeństwa osobistego oraz realizujemy nasz autorski projekt Moda na Bezpieczeństwo, który swój początek miał wystąpieniem Maćka na TEDxie w 2017 roku. I dlatego zachęcamy bardzo na wzięcie udziału w naszych zajęciach. Nie wystarczy kupić gadżetów, naobkładać się nożami, pałkami, gazami i tym podobnym, bo jeżeli nie umiemy się tym posługiwać, to będzie tylko gadżet noszony w torebce, w plecaku. Zachęcamy do bezpiecznego myślenia, do mody na bezpieczeństwo, do myślenia prewencyjnego.